Nagrodę za najaktywniejszy udział w plebiscycie Radia 5 na najlepszego radnego regionu odebrała dziś Magdalena Wielgat, która wysłała największą liczbę SMS-ów. Głosowała na Zbigniewa Demezera, miejskiego radnego klubu Łączą Nas Suwałki, który otrzymał 31% wszystkich głosów i zdobył tytuł. Najaktywniejsza uczestniczka otrzymała tablet ufundowany przez kreator Centrum Szkoleniowe, organizatora projektów unijnych dla przedsiębiorców. Zwycięzca plebiscytu oprócz tytułu otrzyma niebawem statuetkę. Pan Zbigniew za czasów moich dzieciństwa był dyrektorem szkoły podstawowej nr 4. Wtedy jego małżonka uczyła mnie także języka angielskiego, także w szkole. A uważam, że zasługuje po prostu na tę nagrodę z tego względu, że angażuje się społecznie. Na przykład tak jak pomoc w rozbudowie, w ogóle inicjatywa rozbudowy tego wjazdu przy szkole podstawowej nr 4, czy budowa zbiornika tego retencyjnego przy ulicy, to jest bodajże tam warszawskiej, jak się jedzie w lewo, ciągle jest aktywnym człowiekiem, tak dla nas, dla ludzi.